Zapraszamy na wystawę, podczas której będziemy mogli zobaczyć sprzęty przekazane nam przez Gnieźnian oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a także przez Muzeum Techniki i Muzeum Wiejskie przy gnieźnieńskim PWSZ. Będą to sprzęty wykonane własnoręcznie lub ulepszone, czyli takie nawiązanie do postaci Adama Słodowego, który już wiele lat temu miał program Zrób to sam. W tej chwili to takie popularne Do it yourself, gdzie właściwie można wykorzystywać wszystkie przedmioty recyklingowe. Kiedyś to było bardzo modne, jest mnóstwo takich pasjonatów. Wiemy to, ponieważ ogłosiliśmy kilka tygodni temu Państwa pośrednictwem, aby właśnie ludzie, mieszkańcy mogli zgłaszać się z tymi swoimi przedmiotami. Ilość ich jest niesamowita, także mamy nadzieję, że będzie można zobaczyć coś naprawdę ciekawego. Już teraz wiemy, że to będą na przykład motory, komarki, rozdrabniarka do liści, także takie naprawdę niesamowicie pomysłowe sprzęty, które ludzie nam przekazali, żebyśmy mogli je pokazać, podzielić się nimi. I są to przedmioty, które zostały własnoręcznie zrobione lub też ulepszone, żeby mogły służyć do konkretnych celów. Wystawa mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury z programu dotacyjnego Etnopolska 2020. Co my tu zobaczymy i z jakiego rocznika pochodzą te eksponaty? Są to wszystko sprzęty z, już można powiedzieć, od czasów wczesnego PRL-u aż po zgiełek. Mogę przedstawić te motorynki, które są właśnie wytworem, jak tutaj nawiązuje ta wystawa, do pana Adama Słodowego. Krąży legenda, iż Słodowy znalazł kiedyś na złomie reflektor i powiedział swojej żonie, że on do tego reflektoru dobuduje resztę i rzeczywiście zrobił sobie swój własny samochód. No wiadomo, jakie były czasy, nie było łatwo jakikolwiek zakup nowych rzeczy. I ludzie po prostu kombinowali, także te motorynki są stworzone z jakiejś części po rozbiórkach motorowerów, jakie tam dawniej były dostępne, Ryś, Żak i wszystko to jest dopasowane, zminiaturyzowane. Jest to duże wyzwanie podjąć po raz kolejny repertuar Agnieszki Osieckiej, już chyba wszyscy wielcy go reinterpretowali. Ale raz, że wyniknęło to z zaproszenia festiwalu imienia Agnieszki Osieckiej w Poznaniu, co było niezwykle miłe. I był to taki po prostu bodziec, żeby się rzeczywiście tym zainteresować. Bardzo mnie zaskoczyło, że na nowo odkryłam te teksty tak naprawdę. Głównie płyta opiera się na odczarowywaniu pewnych stereotypowych takich brzmień, tych przebojów największych Agnieszki Osieckiej. Mi się wydaje, że najciekawsze w tych tekstach jest rzeczywiście taka szczerość, mimo wszystko, dowcip, nostalgiczność, owszem, ale duże pokłady autoironii i takiej fantazji. Ja bardzo, bardzo je lubię, uważam, że one są bardzo żywe i wcale nie są tak bardzo koturnowe, jak nam się często zdaje. Na przykład utwór Niech żyje bal, nasza interpretacja jest bardziej taneczna. W ogóle wszystkie interpretacje są z czasów takiej przedwojennej elegancji, poloru i takiej taneczności, retro-taneczne.
Międzypokoleniowe jest to działanie, na które serdecznie zapraszam wszystkich, aby ci, którzy mają takie fajne historie, czasami nawet absurdalne jakieś przeżycia, które spotkały ich w życiu w sposób nieplanowany, by się z nimi podzielić, a młodych, aby po prostu tego wysłuchali, również włączyli się w tą perspektywę czasów PRL-u, bo przecież trudno wyobrazić sobie młodemu pokoleniu niektóre sytuacje dzisiaj wręcz niewiarygodne, a faktycznie one się działy.